Siemano, witajcie. Dziś gramy w jakąś straszną grę, która zapowiada się na jedną z tych gier, które mają słabą grafikę, ale naprawdę potrafią być wciągające. Jedziemy sobie rowerkiem do domku, słuchajcie, bo już się zrobiło późno i mamy taką piękną drogę przed siebie. Co się może wydarzyć złego, prawda? Właśnie tak, to jest ta gra. Burger and Fries. Brzmi to jak frytki, burgery jak i frytki. Patrzcie, jak zatrzymujemy się, to gaśnie światło, dobra. Jedziemy w takim razie przed siebie, cały czas w kierunku domku. Czy mogę jakoś szybciej się poruszać? O! Wypadłem, słuchajcie. Nie! Nie wypadaj, jedź przed siebie, dobra. Ale zrąbałem, co ja zrobiłem? Ale głupota to była. Wypadam przed siebie, jak nie jadę ulicą, to wypadam z niej normalnie. Dobra, mogę sprawdzić, co jest za mną? Mogę sprawdzić, okej. Tutaj coś jest. O! Wow! Wow, panie, prawie mnie przejechałeś! Ja nie mogę, dobra, ale on jechał dobrze, po prostu ja zrąbałem i tak jechałem dziwnie. Dobrze, jedziemy dalej w takim razie. Trzeba uważać na drodze, jak jest tak ciemno. No na pewno nie powinienem jechać środkiem, więc pozwólcie, że pojadę sobie prawą stroną normalnie, tak jak powinienem. Czy ja tam widzę coś kolejnego? Nie, to jest kolejne światło normalnie. Dobra, jedziemy przed siebie. Ej, co to jest kolejne? Spójrzcie. Rower jakiś rozbity tutaj jest. Czy ja mogę zejść ze swojego rowera? Nie mogę. Dobra. Jedźmy dalej w takim razie. Zobaczymy, co się będzie działo. Ale dziwne, że tak rower zostawiony na środku ulicy. Podejrzane. Czy ja coś słyszę? Czy mi się wydaje? Chyba wydaje mi się. Wow! Wow! Co to jest? Co to było? Pociąg nie jedzie? Nie jedzie. Dobra. Patrz, mogę dzwoneczkiem robić. Drin, drin, drin. Ej, dobra, ale co to było, widzowie? O nie! Co się stało? Co jest grane? It's late, I should be home. Ej, coś się zepsuło, widzowie! Coś się zepsuło! Cofnęło mnie z powrotem do tego miejsca i coś mi się wydaje, że jest nie tak. Dobra, pojedźmy jeszcze raz, ale obawiam się, że teraz będzie dużo gorzej niż ostatnio. Obawiam się, że teraz mogą pojawić się jakieś złe postacie. Ale jedźmy. Nie przejmujmy się tym, co się tutaj wydarzy. Jedziemy przed siebie normalnie, nic złego się nie dzieje. Ej, a to było wcześniej, czy nie? Nie pamiętam, żeby to było wcześniej. Strach na wróble normalnie. Dobra, zaraz powinno być to auto, które jechało wcześniej. Więc zobaczymy, czy też będzie jechało i zobaczymy, czy coś się z tym autem zmieni. Na przykład, czy właściciel w środku będzie jakiś taki zmieniony, inny. No w końcu to jest jakaś chyba straszna gra. Dobrze. O, jedzie, dobra. Jedzie. I co teraz? Okej. On się nic nie zmienił, widzowie. Jest cały czas taki sam. Czy ja mogę go dogonić? Patrzcie. Czy ja mogę cię dogonić? Czekajcie, stanę mu na drodze. Patrz, czekaj. Wyścignąłem go. Co jest? A, zła droga, nie mogę. Nie mogę za nim jechać. Dobra, to jedźmy dalej przed siebie znowu. Ale dziwna gra, widzowie, to co ja mam robić tutaj w sumie? Mam cały czas jechać rowerem przed siebie? Jak to nudne przecież będzie. No ale dobra, tego wymaga ode mnie gra, więc musimy posłuchać, no taka jest gra, no. Musimy jechać przed siebie dalej rowerem. Spójrzcie, znowu rower, który tutaj... Ej, patrz, tego nie było wcześniej. Rower i ślady jakby, spójrzcie, ślady krwi na stopach. Ej, patrz, o nie! Kto to jest? Ej, to była ta osoba, która chyba się wywaliła na rowerze. Zniknęła? Oj, dobra, robi się coraz straszniej, widzowie. I teraz tutaj powinna być... Ten rowerzysta tutaj gdzieś powinien być, co nie? Dobra, przejechaliśmy. Ostatnio, jak tutaj byliśmy, to nas już cofnęło. A my jedziemy dalej. Oj. O nie! O nie, dobra widzowie, czyli robi się po prostu coraz straszniej. Robi się coraz straszniej w tej grze. Jedziemy cały czas taką samą trasą, ale robi się coraz straszniej. Ojejku! Wywaliłem się, dobra. Jedziemy cały czas tą samą trasą, ale robi się coraz bardziej strasznie i tajemniczo. Czyli widzieliśmy tak, rower, który upadł. Potem z tego rowera widać było, że ktoś szedł z zakrwawionymi nogami. Auto, które jedzie, ale to auto się nic nie zmieniło. O nie. O dobra, jest strach na wróble. Już się bałem, że stracha na wróble nie ma. I to by wiecie, co oznaczało. Że pewnie gdzieś tam by grasował. Co to za dźwięk był? Czy ja miałem coś zauważyć i się przestraszyć? A nie zauważyłem tego? Bo jestem debinem? Nie mam pojęcia. Odwrócę się na sekundę. Nie ma nic. Dobra. Jedziemy dalej przed siebie. A gdzie to auto, które zawsze jechało? Jest tutaj gdzieś? Jedzie. O nie! Patrz! Goście w środku tego auta co robi?
Wali normalnie o kierownicę. Widzieliście to? Walił głową o kierownicę. To się robi coraz bardziej straszne, widzowie. No nie wiem, czego się spodziewać dalej. Ale jest to ciekawa gra, w sensie wydaje się nudna, bo cały czas pokonujecie tą samą trasę. Ale ta trasa co chwilę jest straszniejsza. Zaraz powinniśmy zobaczyć. Ojejku, więcej krwi, spójrzcie. Jeszcze więcej krwi. Jakim cudem od wywalenia się na rowerze jest tyle krwi? A czy ja zostawiam tą krew? Nie widzę. Nie, nie zostawiam. O, i tutaj powinniśmy teraz zobaczyć tą osobę. Ona pewnie zaraz wyleci na mnie. Ona pewnie zaraz na mnie tutaj gdzieś wyleci. Już się cykam. Już się cykam, gdzie ona tutaj jest? Ej, nie ma. Ojejku, pociąg. Nie było go wcześniej. Patrz. Pociąg normalnie. Jedzie sobie pociąg, dobrze, niech jedzie. Spokojnie. Okej. Coś długo jedzie. Oj, to jest ta dziewczyna. Ta co na rowerze. Dobra, czy coś się stanie złego? Czy ona nam coś zrobi? Idzie do nas, podchodzi. Ale ona jest dziwna i taki pikselowana jest, nie? Rozpikselowana. Okej, podchodzi do nas. O nie! O nie! Okej, zniknęła. Okej, ona jest open. O nie, widzowie, w tym pociągu się wydarzyło coś złego. O nie, czyli ta osoba jest strasznie porąb... O! Wow! What the? Co tu się odwala? Co, mam jechać dalej? Ja nie chcę jechać dalej. Ja chcę tutaj zostać. W sensie, ja chcę, żeby było tak jak na początku. Mamy jechać przed siebie? Co, my mamy ją omijać? Tak, pewnie mamy ją omijać. Zrąbałem pewnie, co nie? Trzeba ją omijać. Not yet. O co chodzi? Dobra, jedziemy jeszcze raz. Przejeżdżamy przez to. Ona tutaj będzie gdzieś. Ona tutaj będzie. A my ją ominiemy oczywiście. My ją ominiemy. Ojejku! Widzieliście, co ona robiła? Ona chodziła na nogach jakoś dziwnie. Co tu się odwala? Dobra, musimy ją ominąć. Musimy ją cały czas omijać. Dobra, to są drzewa. Dobrze, dobrze. Uhu! Ominęliśmy ją! Okej, ominęliśmy, ominęliśmy. Ale ona jest creepy. Dobra, damy radę, damy radę. Damy radę. Ale ona się tak łatwo ujawnia. Dobra, dobra, daliśmy radę. I ja nie mogę, te drzewa mnie wkurzają, które się pojawiają. Mam nadzieję, że jest tutaj jakieś zapisane coś. Mam nadzieję, że mamy checkpoint. Mamy checkpoint, na pewno, dobra, dobra, ominęliśmy ją. Dobrze. Jak ją ominęliśmy, to już dobrze. Jedziemy dalej przed siebie. Nic się już powinien... Ja nie mogę! Widzieliście, ona się czołgała do nas, okej. Ej, ta gra jest niby prosta, ale ja się cykam, nie? Fajna, fajna gra, podoba mi się. Daję łapeczkę w górę dla tej gry. O! Checkpoint. Nie! Nie! Mamy jeszcze raz jechać? Nie, no chyba sobie żarty robisz. Dobra, teraz wiecie, co planuję? A gdybyśmy pojechali w drugą stronę? Ty, jestem ciekaw, co by się stało, gdybyśmy pojechali w drugą stronę. Dawajcie, sprawdzimy to. Może coś tutaj też jest, słuchajcie. Jak pojedziemy. A, pewnie wyskoczy, tak, wyskoczy nam informacja, że nie można w tym kierunku. Dobrze, jedźmy w takim razie. I tym razem będę jechał cały czas lewym pasem, żeby zatrzymać tego gostka, który jedzie autem. Zobaczymy teraz, co, jak on będzie się zachowywał. Ale zauważcie, że robi się coraz ciemniej. Jakby te latarnie tak dużo nie dają jak wcześniej, tak mam wrażenie. O nie, chociaż teraz jest ich dużo. Okej. Dobra, dobra, dobra. Mam nadzieję tylko, że nie będziemy musieli znowu pokonywać tej, tej opętanej laski. Czy jest strach na wróble? O nie. O nie, widzowie, nie ma stracha na wróble! To jest taki mały detal, ale wiecie, co to oznacza? Że to zapewne właśnie strach na wróble jest odpowiedzialny za to wszystko. Ten, który tam zawsze mijaliśmy. Teraz go nie ma, więc pewnie będzie to kolejna rzecz. Będziemy musieli pewnie przed nim uciekać. Gdzie jest to auto? Ej, tego auta nie ma. Słuchajcie. O, jedzie, jedzie, jedzie! Patrzcie! Stanę mu na drodze. O nie! Właściciel tego auta... Ajajajajaj, widzowie! Chyba zrąbałem! Dobra, jedziemy dalej. Dobrze, czyli nie powinienem tak robić. Ale widzieliście, że właściciel tego auta... No, powiem... Nie był za bardzo żywy. O nie, co to jest? Okej, przejechaliśmy obok tego auta, zniknął rower, a krew została. Dobrze, czyli co będzie dalej? Wow! 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 Co jest? Ta laska jedzie na rowerze. Bez trzymanki. Okej, okej, wyścignęła nas. Czy będzie pociąg? Nie ma pociągu. Dobrze, przejeżdżamy. I teraz co? Będziemy przed nią uciekać? Ej, nie było wcześniej tunelu.
Nie było wcześniej tunelu, widzowie. Dobra, tunel minęliśmy. Jedziemy dalej, chyba że ja nie widziałem wcześniej tunelu. A może nie widziałem po prostu, wiesz o co chodzi. Bo tutaj mnie ona chyba rozwaliła, więc tutaj pewnie był gdzieś checkpoint. Dobrze, co się teraz wydarzy? Ej, tam coś wychodzi, co to jest? Co to jest? Widzieliście jakieś twarze? Patrz, kolejne. Jakieś światełka. Jedziemy sobie do siebie. Co to jest? Patrz, patrz, patrz. Ojejku, jejku, jejku, to są jakieś postacie. Jest ich więcej. Patrz. To są takie jak ona. Oj, oj. Ktoś jedzie za mną! Ktoś jedzie za mną! Ewakuacja, on za mną jedzie. O nie, to jest jak ta gra w Robloxie, pamiętacie? Dobra, 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 uciekamy przed nim, uciekamy przed nim, uciekamy. Jak my mamy przed nim uciec w sumie? Jak my mamy przed nim uciec? Dobra, ewakuacja, ewakuacja. On nas zje! Dobra, w prawo. Jedziemy, 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 jest wszystko dobrze, jest wszystko dobrze. Oj, trzeba uważać na te dziury tutaj. Oj, kolejne dziury, oj. On jakoś to omija? Czemu jego to nie rozwala? Czemu on nie wpada w te dziury? Dobrze, jakaś ogromna dziura następna. Patrz, ominął ją bez problemu. Okej, okay, kolejna dziura. Dajemy radę, widzowie, dajemy radę. Jedziemy dalej. Oj, dobra, prawie wpadłem tutaj. Ale to przeżyłem, przeżyłem, więc jest dobrze. Teraz zrobi się coraz więcej tych dziur. On nadal za nami jest tutaj gdzieś. Nadal za nami jest. Zostaw nas w spokoju, gościu, rozumiesz? Rozumiesz mnie? Nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Czemu ciągle jedziemy tym mostem? Ten most się nie kończy, widzowie, to jest niekończący się most. Teraz dopiero zauważyłem. Dobrze, ale on jest coraz bardziej z tyłu. Oj, oj, dobra, teraz muszę idealnie tutaj prosto przez to przejechać. Okej, okay, zostawił nas. I co? I koniec? I wrócimy sobie na spokojnie do domu? Coś czuję, że to nie będzie miła podróż do domu. W sensie, już wiemy, że jest niemiła, ale coś czuję, że nie dojedziemy do tego domu. Okej, okay, jedziemy pod górkę. Zaraz wyskoczy nam pewnie coś. Albo? Nie wierzę, kolejny raz. Nie no, kolejny raz mamy to przejść. Ja już nie chcę, powiem wam szczerze, widzowie, ja już nie chcę tego przechodzić. Ja już wiem, że jest tylko gorzej. Cokolwiek by się nie działo, jest zawsze gorzej. Dobrze, ale mam na szczęście dzwoneczek, więc dzwoneczek nas uratuje. Możemy sobie dryndać, elo. No i co, jedziemy rowerkiem znowu w przygodę. Ej, robi się w ogóle jasno chyba. Czy nie? Ej, jest ten na wróble strach. Jest. Ale on, mam wrażenie, że jest bliżej niż wcześniej. Tak się ustawił. Oj. Teraz zobaczymy, jak ona tam wyrzuca z tym rowerem się. Wiecie, teraz już wiemy, o co chodzi. Czyli ona jechała sobie rowerem, ta dziewczyna, i pewnie potrącił ją ten gościu, który jechał autem. Tak mi się wydaje. Zobaczymy pełną historię, co się wydarzyło. No bo jednak jakoś się ten rower musiał pojawić, co nie? Ten, co na początku był taki wywrócony. Okej, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Mamy tutaj zakręt. Ej, ale tego zakrętu wcześniej nie było. Jesteśmy w jakimś znowu innym miejscu. Widzowie, tego zakrętu tutaj nie było. Ej, ale znowu mamy... Co tam na górze było? O nie! Dobra, tego mostu też nie było. Oj, 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 oj. Jakieś odgłosy są. Oj, 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 oj. Tunelu raczej, nie mostu, sorry, tunelu miałem na myśli. Tego tunelu nie było. Robi się za ciemno. Co tu jest nie tak? O nie, zakaz jazdy rowerem. No to co? Nie słuchamy się, co nie? Jedziemy. No nie ma innego wyjścia. Wow! Wow! Ale szybko nas wyprzedziła. Okej. Okay. Okej, okay, czy jeszcze raz nas wyprzedzi? Coś obstawiam, że jeszcze raz nas może wyprzedzić. Ja się co chwilę tak będę odwracał. Bo się... trochę cykam. No chciałbym zobaczyć, czy ona tutaj gdzieś się pojawi. Co to było? Jakiś olbrzym. Co to jest? To jest ta laska? Ojejku, jaka ona jest ogromna. Ja, dobra, ewakuacja teraz przed nią. O co chodzi tutaj? Jak ona jest szybka. Ojejku, jak ona jest szybka. Ty, zostaw nas. Dobra, zostawisz nas? Zostaw nas. Dobrze, jedziemy tutaj. Co to jest? Ile tutaj rowerzystów? Z drogi śledzie, bo ja nie jedzie. O, ja nie mogę. Dobra, musimy się jakoś zmieścić między nimi. Dobra, nie wiem, czy powinniśmy w nich uderzać, czy nie. Wydaje mi się, że nie. Ojejku, jejku, jejku, przeszkoda. Przeszkoda, przeszkoda. Kłopoty. Co mnie? A, walnęło mnie. Dobra, dobra, walnęło mnie. Ojejku. Czyli ona, jak walniemy w innego rowerzystę, to się spowalniamy na sekundę. Oj, oj, oj. Dobra. Musimy tu uważać. No przestańcie mi zajeżdżać drogę, oszalałeś, gościu? Oszalałeś? No zostaw mnie, zajeżdżaj mi drogi. Dobrze, udało mi się. Oj, teraz musimy tutaj. Co tam było na dole? Ojejku, ojejku, ojejku. Damy radę, przejedziemy to.
Przejedziemy to, musimy to przejechać. Okej, oni stanęli w miejscu. A patrz jak jest w tyle. Zostawiłem ją w tyle, tą twarz. Tunelia. Dziwny ten tunel jest. Wow, co to są za ręce? Wyskakują ręce z tego. Nie. Nie dorwiecie mnie ręce. To jest najbardziej porąbana droga do domu, jaką kiedykolwiek przebyłem, nie? Nie życzę nikomu takiej drogi do domu, naprawdę. Nie życzę nikomu. I co teraz? Nie, znowu ten gość. Znowu ten gość z autem. Ja nie mogę. Nie mów, że to będzie znowu resetowało się. Nie mówcie. Dobra. Ej, on nadal tutaj jedzie za nami, nie, dobra, zostawcie mnie ręce. Nie mogę się odwracać, nie mogę się odwracać, bo jeszcze te ręce mnie złapią. Ale wiem, że jedzie za nami, więc trzeba będzie uważać. No okej, okay, przejeżdżamy. Jest wszystko git, ej, zniknął, zauważyłem. Czy nie, czy po prostu tak bardzo go w tyle zostawiliśmy. Wydaje mi się, że chyba tak bardzo. O! Co? I co my mamy teraz zrobić? Chłop, co nam zajechał drogę? Gdzie ja teraz jestem? Ej, co to jest? Coś się ze światem stało dziwnego. Jaki dziwny odgłos, słyszycie? Ja nie mogę. Co to jest? Koniec świata? Dobra, jedziemy ostatni raz pewnie przed siebie. It's too late. Okej, okay, czyli już jest za późno, już nie dojedziemy do domu. Wcześniej było, że robi się późno, musimy wracać do domu, a teraz już jest za późno. O nie, wjeżdżamy na jakiś dziwny most. Co to jest? Co to oznacza? Jaka porąbana gra, nie? To, co to jest? Ja mam jakieś halucynacje, czy co? Okej, to są te osoby, które wcześniej były na moście. Dobrze, pokonamy was tutaj na luzie. Ile ta gra jeszcze trwa? Słuchajcie, w tej grze cały czas jadę sobie rowerkiem przed siebie. I jakieś dziwne tutaj mam odpały normalnie, halucynacje. Okej, i co? Tak będziecie mi towarzyszyć? O, to na razie nie pożegnaliście się nawet, ziomki. Takie z was ziomki, co nie? Takie z was ziomki, poziomki, nawet się nie pożegnali. Żal mi ich. Dobrze, no jedziemy dalej. Co się tu wydarzy? No sami zobaczymy. Ale czy ja mam wrażenie, czy ta droga się zwęża? Ona jest coraz bardziej wąska chyba. Jak długo jeszcze? Okej. Ej, 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 pod górkę jest trudniej. Dobra, ale damy radę. Co tutaj jest? Ojejku. Będziemy teraz szli? Opuścimy rower? Tak. Opuściłem rower. I co teraz? Ej, czemu mnie... Co jest grane? Coś mnie złapało, jakieś sznury na górę. O nie, 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 nie. Nie mogę się ruszyć? I co się teraz wydarzy? Ajajajajaj, to jest creepy. Dobra, no i co mi zrobisz, gościu? Co mi zrobisz? Ha? Jakiś problem? Any problem? Enough. Dosyć. Dosyć. Wow! Jakiś potwór ją złapał. Ej, to była ona teraz. Prawdziwa ona. Została zjedzona przez czachę. You do not be... Nie należysz? Coś nie należysz. Było tutaj powiedziane. Okej. Nie należy do czego? Dobra, biegnę do środka. To jest wyjście pewnie. Tak, wyskoczyłem do wyjścia. Okej. To jest pewnie jakiś portal, który mnie zabierze do jakiegoś świata. Do jakiego świata? A, to mi się wszystko śniło. Na to wychodzi. Czekaj. O nie. O nie, to ja będę tym, który potrącił tą laskę? Nie mówcie. Teraz... Nie! Ale smutne. Widzowie, okazało się, że to ja byłem tym gościem, który potrącił dziewczynę na rowerze. I ja miałem po prostu jakieś halucynacje, bo straciłem... wiecie, świadomość straciłem przez to, że uderzyłem i wywaliło mnie. Ale smutne, o nie. Mia, smacznego tutaj na końcu, na serio. Bardzo ciekawa gra, mega mnie zaskoczyła na końcu. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, napiszcie czy wam się podobało, czy chcielibyście więcej takich dziwnych gier. I tutaj macie dwa inne filmy, które też pewnie wam się spodobają, więc klikajcie. No i do zobaczenia oczywiście w kolejnych odcinkach. Eluwa, cześć, pu!